Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym treningu. Dzisiaj przygotowałam dla Was ponownie set na płaski brzuch, bo wiem, że bardzo lubicie trenować brzuch, więc dzisiaj popracujemy nad mięśniami brzucha, prostymi i tą dolną, niechcianą naszą część ciała. Przygotowałam dla Was 6 ćwiczeń po 30 sekund każde, będziemy wykonywały je bez przerwy. I całość powtarzamy w 3 seriach. Mam nadzieję, że jesteście gotowe, bojowo nastawione. Jeśli tak, to zaczynamy. Zaczynamy ćwiczenie numer 1. Zakładamy sobie nogę na nogę jak na krzesełku, ręce z tyłu i przyciągamy nogi na siebie. Pamiętajcie o oddechu. Krótkie spięcia, wzrok skierowany w sufit, daleko broda od klatki piersiowej, odrywamy łopatki, wciśnięty odcinek lędźwiowy, wciśnięty dół brzucha i spinamy. Jeszcze. Mocny wydech. Jeszcze chwilkę. Ostatni. Zmieniamy nogę, czas start. Zarzucaj nogi na siebie. Bardzo fajnie dół brzucha pracuje. Jeszcze. Ostatnie sekundy. I uwaga. Zmiana. Kolejne. Przyciągnij wydech. Otwórz. Za siebie ręce. Nie odrywaj pleców od maty. Cały czas przyklejony odcinek lędźwiowy. Patrzymy w sufit. Ostatnie sekundy i przechodzimy do pozycji plank. Uwaga, wydech. Wydech i szybka zmiana. Hop, przechodzimy. Łokcie na szerokość barków. Podwinięta miednica. Ciało w jednej linii. Napięte pośladki. Napięty brzuch. Podwijamy miednicę pod siebie. Połóż dłonie na macie, głowa przedłużeniem kręgosłupa. Oddychamy. Tak jest. Pamiętaj, pozycja tutaj jest kluczowa. Napięte ciało, napięty brzuch. I uwaga, zmiana, plank bokiem. Unieś wysoko biodra, łokieć jest pod barkiem, ciało jest w jednej linii. Głowa przedłużeniem kręgosłupa, unieś biodra. Trzymamy. Jeśli za lekko, za prosto, możesz podnieść rękę do góry, możesz podnieść nogę do góry. To jest trudniejsza wersja. I wróćmy do pozycji początkowej. Ostatnie sekundy i wracamy na drugą stronę. Jest. Szybko zmiana pozycji. Czas start. I za chwilę skończymy naszą pierwszą serię. Chwila oddechu, minutka, 30 sekund i wracamy do serii numer 2. Wysoko biodra, tak. Jeśli jest Ci za ciężko, możesz się przytrzymać delikatnie tylko drugą ręką, ale staraj się wytrzymać. Zostały tylko 3, 2, 1. Jest. Łyczek wody i za chwilę się idziemy. Zanim zaczniemy set numer 2, apeluję o pilnowanie poprawnej techniki. Czyli jeśli robimy zwykłe spięcia, patrzymy się w sufit broda daleko od klatki piersiowej, pracujemy mięśniami brzucha, a nie łokciami i oczywiście też narzucając nogi na siebie. Przy planku pamiętajcie o tym, żeby nie za szeroko rozstawiać łokci, tylko pod barkami. Dłonie są otwarte, bądź zamknięte, ale nie trzymamy się jedną na drugą, bo wtedy też inaczej się nasze siły rozkładają. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby spiąć pośladki, spiąć brzuch i bardzo ważne jest to, żeby
podwinąć miednicę, czyli nie puszczamy brzucha, bo tak naprawdę nie pracuje nam nasz core, tylko nasze mięśnie pleców, tylko podwijamy miednicę i tu fajnie się wszystko nam napina. Mam nadzieję, że to jest jasne, będziemy o tym pamiętały w czasie treningu. Jeśli jesteście gotowe, to zaczynamy część numer 2. Zapraszam. Ramiona za siebie, czas, start. Nie odkładaj za bardzo nóg nad podłogę, bo oderwiesz sobie odcinek lędźwiowy od maty. Jeszcze chwilkę, ale możesz odłożyć nogę, jeśli jest za ciężko. Jeśli jest ok, to wracamy do pozycji pierwszej. I zmiana. Tak jest. Jeszcze. Wytrzymamy ostatnie sekundy. Uwaga i zmiana. Pamiętamy, ręce do tyłu, no i przód. Wydech. Wydech. I w kuleczkę. Jeszcze. Ostatnie sekundy. Zmieniamy na pozycję plank. Uwaga, stop, zmiana. Szybka organizacja, go. Miednica podwinięta, ściągnięte łopatki, pośladki spięte, brzuch napięty. Trzymamy. Jeszcze chwilkę. Później przejdziemy sobie do planku bokiem. I ostatnie, czas, start, zmiana. Trzymaj wysoko biodra. Mocno pracują mięśnie skośne brzucha, cały kor. Też oczywiście nasz bark, nasze ramiona. Więc bardzo fajne, kompleksowe ćwiczenie. Trzymaj, trzymaj jeszcze. Napnij mocno brzuch. Wciśnij pępek w kręgosłup. Mocny wydech. I uwaga, zmieniamy pozycję, druga strona, hop, czas, start, hop, tak jest. Możesz dać rękę do góry, możesz sobie pulsować. Tutaj jest kilka wersji, dowolność, jeśli chodzi o te 30 sekund, ale najważniejsze, żeby biodra były cały czas w górze. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Jeszcze chwilkę wytrzymamy. Zaraz będzie przerwa i ostatni set przed nami. I uwaga, dziękuję. Odpoczywamy. Jest ciepło, nie powiem. Widzimy się za chwilę na secie numer 3. Dobrze, mam nadzieję, że jesteście gotowe na ten ostatni set. Zwarte i gotowe. Pierwsze ćwiczenie, czas, start. Krótkie spięcia. Musimy wytrzymać te 30 sekund. Niby mało, a jak dużo. Jednocześnie. Zarzuć nogi. Zarzuć. Jeszcze chwilkę, ostatnie sekundy. Wytrzymamy i zmiana.
Jeszcze. Ostatnie. Uwaga, zmiana. I przyciągnij. Otwórz. Jeszcze chwilka i mamy plank. Uwaga, ostatni, zmiana, hop. Połowa za nami. Trzymam. Tak jest. Pozycja, technika, kluczowe elementy. Trzymam. Wytrzymaj, trzymaj brzuch moc. Tak jest, pośladki spięte, podwinięta miednica. I zmieniamy na bok. Czas start, hop. Otwarta klatka, barki w jednej linii, nad łokciem, ciało w jednej linii. Trzymamy. Jeszcze chwilkę. Wiem, że już jest ciężko. Ja też mniej do Was mówię, bo już mi jest ciężej, ale wytrzymamy. Tak jest. I uwaga, mamy ostatnie 30 sekund. Go. Tak jest. Trzymaj, trzymaj. Jeszcze oddycham, oddycham. Pilnuj bioder, wysoko bioder. Ostatnie sekundy. Wytrzymasz. Jeszcze. I uwaga. Uhu. Mamy to. Możemy być z siebie dumne, dumni. Mam nadzieję, że panowie też z nami dzisiaj trenowali. Pojawiały się komentarze od panów, co bardzo mnie cieszy, że nasze grono jest nie tylko damskie, ale jest mieszane. Niech mi się wyrówna oddech. Mam nadzieję, że Wam się podobały. Podobał dzisiejszy trening. Oczywiście liczę na Waszą aktywność jak zawsze, czyli polubienia, subskrypcje, komentarze, sugestie, co powinniśmy jeszcze razem wspólnie potrenować. Oczywiście pamiętajcie, że jeśli chcemy uzyskać płaski brzuch, to same ćwiczenia nie wystarczą. Tutaj kluczowa jest również dieta. Jeśli potrzebujecie wsparcia dietetyczno-treningowego, zapraszamy Was na naszą platformę slimprojekt.pl. Do zobaczenia.